Cześć kochani, to ja Wojtek Pietraszek, kanał rockday.pl. Dzisiaj zajmiemy się sprawą dosyć istotną, czyli strojeniem gitary do różnych strojów, w sensie do różnych. Na razie podstawowa wersja strojenia, jaką mamy, to jest EADGHE, czy też inaczej BE. EADGBE. To można byłoby zaznaczyć. O, zrobimy tak, że pusta struna, o, zaznaczymy sobie, że to byłoby tak. Szósta struna, zaraz jak to zrobić, tak. Czyli pusta struna, zerowy próg, tak można powiedzieć. Dźwięk na najgrubszej mamy E, później A, D, G, H, E, pauza. To jest strój standardowy, prawda? Czyli to się mówi standard E, no to to nie jest żaden problem. No i teraz, jeśli ktoś nie bardzo rozumie, o co chodzi strojenie do obniżanie stroju, to generalnie chodzi o to, że po prostu wyobraźmy sobie właśnie tak, jakby to był taki suwak, prawda? Dźwięki przechodzą w jedną lub w drugą stronę, a puste struny, czyli próg zerowy, to jest po prostu w tym miejscu, prawda? Widzimy, przechodzi tutaj. No i teraz można tutaj narysować nawet o coś takiego, minus 1, minus 2, minus 3, czyli to po prostu są półtony, czyli progi, prawda? Minus pierwszy próg, minus drugi, minus trzeci. W tą stronę się oczywiście wyższych strojów niż E nie używa się za bardzo, ponieważ to już struny troszeczkę nie wytrzymują. Oczywiście pewnie jakieś są modyfikacje, jakiś strun, jakieś kombinowanie i tak dalej. W każdym razie, żeby zrobić wyższy strój w gitarze, to po prostu używa się kapodaster, czyli po prostu zakłada się kapodaster tam na pierwszym, drugim, trzecim progu, prawda, robi się jakby taką poprzeczkę barową z tego kapodastra na drugim lub trzecim progu, więc to akurat nie jest problem. Wtedy mamy po prostu jakby strój standard, tutaj byłby, prawda, F, oczywiście tu wiemy, Fis, no i G i tak dalej, prawda, bo to możemy sobie stroić do, no różne możemy sobie wtedy jakby stroje zrobić, standardowe jakieś tam, prawda. Teraz jeśli chodzi o obniżanie w dół, to po prostu chodzi o to, że na zerowym progu, jeśli obniżymy strój, prawda, o jeden półton, to na zerowym progu będziemy mieć po prostu, musimy zdawać sobie sprawę, po pierwsze, jakie mamy dźwięki, skalę chromatyczną, prawda, czyli jeśli obniżamy E o półton, to jest E, to inaczej jest obniżone o półton jest S, czyli S bemolem, lub to samo znaczenie będzie D z krzyżykiem. Pauza. Czyli to są dźwięki o tej samej jakby tym samym brzmieniu, ale różnej nazwie. Oczywiście w zależności, teraz to chodzi bardziej o teoretyczne jakieś takie ustalania, prawda, jeśli chodzi o skalę. W każdym razie, żebyście wiedzieli, że różne strojki mają różny sposób pokazywania. Niektóre pokazują bemole, dodają, niektóre pokazują krzyżyki. To jest po prostu w zależności od firmy, która produkuje dany tuner. Ewentualnie można tą funkcję zmienić, na przykład pokazuj krzyżyki zamiast bemoli albo na odwrót. No to w zależności oczywiście od urządzenia, od zaawansowania, od po prostu generalnie od samego oprogramowania urządzenia. Więc dobra. Czyli teraz, jeśli obniżymy A, to będzie As lub Gis. Jeśli obniżymy D, to będzie Des lub, kto powie? Cis. Jeśli obniżymy G o pół ton, to będzie Ges lub na strojku może się pokazać Fis. Czyli w skali chromatycznej, wiecie, na przykład jest E, F, Fis, G. Badam. Teraz tutaj będzie Ais. Jeśli obniżymy B, to będzie, przepraszam, będzie B z bemolem. Czyli inaczej, jeśli obniżymy, prawda, H, to będzie B. Tak się w Polsce używa. Lub, kto powie? Ais. No tak. A tutaj będzie to samo, co na cienki, czy będzie S lub Dis, czyli D z krzyżykiem. Czyli po prostu obniżenie o pół tonu po prostu powoduje, że pokazują się na strojku inne dźwięki niż oczywiście w stroju standardowym. No i teraz musimy sobie wyobrazić, że z kolei teraz jeśli mamy te dźwięki Dis lub S, to jeśli chcielibyśmy obniżyć strój znowu o cały ton, czy inaczej dwa półtony, dwa progi, to po prostu tutaj będzie
po dźwięku dis będzie co? No, jak już widzicie, jest literka D, no to będzie co? D, G, C, F, A, D. Czyli to byłby standard D. Inaczej, one step down po angielsku, albo, no nie wiem, inaczej się tego nie używa. Half step to będzie pół tonu, nieraz można się w tabach spotkać. Half step to jest pół tonu w dół, one step down to będzie cały stopień w dół, czyli dwa pół tony w dół, czyli D, G, C, F, A, D. No i teraz analogicznie, jeśli chcemy obniżyć strój do innych dźwięków, to po prostu byśmy mieli kolejne dźwięki, czyli co? Przed dźwiękiem D, jeśli znamy skalę chromatyczną, jeśli nie, to możemy cofnąć się do filmiku, który będzie pewnie w linkach pod spodem, filmiku o skali chromatycznej, to po prostu mamy co? Przed D będzie co? C z krzyżykiem, czyli cis. Tu będzie co dźwięk? Kto mówi, kto słyszę? Fis. Tu będzie H. Tu będzie co? E. Tu będzie co? Gis. No i co? Cis. Oczywiście teraz wracając do tego, co wcześniej powiedziałem, stroiki mogą pokazywać albo D z bemolem, albo C z krzyżykiem, prawda? To jest ten sam znaczek. Więc to, żebyście byli świadomi tego. G w dół to będzie ges, a F w górę będzie fis, prawda? Więc to jest też uzależnione od tego, jakie mamy strojki. Ale ważne, żeby po prostu wiedzieć, jak się dźwięki tworzy. Czyli po prostu znowu mówię o tej skali chromatycznej, żeby wiedzieć, jak to jest stworzone, jak dźwięki się układają, żeby po prostu poprawnie móc te dźwięki dostroić, prawda? Żeby też wiedzieć, jakie ma znaczenie. No i oczywiście teraz byłoby generalnie na takiej samej zasadzie cofamy się o więcej pół tony. Jeśli byśmy mieli minus 4 pół tony, to będzie naturalnie będzie C, prawda? No bo jest C, cis, D, prawda? Albo cis, C, F, prawda? Bo to mamy bez krzyżyków. Tu będzie co? Alis. Tu będzie co? Dis. G. No i będzie C. Czyli co? C będzie cis, F fis, A is, B dis, E, G, gis, C, cis. Czyli po prostu fragmenty już mamy, zaczynają się robić tam coraz większe fragmenty skali chromatycznej, prawda? C, cis, D, dis, E, F, fis, G, gis i tak dalej, prawda? F, fis, G, gis, A is i tak dalej, i tak dalej. Więc widzicie, zasada jest dosyć prosta i to mamy wszystkie te stroje, co tutaj pokazuję, to byłby, to się nazywa strój standard E, czyli po prostu standardowe strojenie kwartami, dwie struna trzecia i druga jest strojona tercją, a pozostałe znowu mamy kwartami, prawda? Tercja to będzie wielka. Tak więc myślę, że wszystko jasne. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to niech pisze pod spodem. Papatki, kochani.